Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem kustoszem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Przeżywana dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu tradycyjnie nazywa się niedzielą Letare. Cieszcie się. Zwykle mówi się, że ta szczególna nazwa czwartej niedzieli wiąże się z tym, że jesteśmy już w połowie tego ważnego w liturgii Kościoła czasu, czasu przygotowań do radości wielkanocnych. I stąd szaty fioletowe są tej niedzieli niejako w swoim fiolecie znaku pokuty niejako przyblakłe, bo ornat ma bardziej odcień zbliżony do różu. Ale przecież nie przede wszystkim dlatego ta czwarta niedziela Wielkiego Postu ma nas pobudzać do radości. Bardziej istotne jest to, co możemy po raz kolejny przeżywać, słuchając dzisiejszej liturgii słowa, prawdy o Bogu Ojcu, tak głęboko, tak wzruszająco przedstawionej słynnej przypowieści Pana Jezusa o Synu Marnotrawnym. A trzeba by powiedzieć, że ta przypowieść mówi nie tyle o marnotrawnym Synu, ile bardziej o Ojcu. O Ojcu, który zapewne niezmiernie cieszył się w chwili, kiedy dowiedział się, że oto urodził mu się najpierw jeden syn, a później następny, że ich musiał bardzo kochać, że byli niezwykle bliscy jego sercu. I można wyobrazić sobie dramat ojca w chwili, kiedy młodszy, jak to zwykle bywa, bardziej kochany, przyszedł do ojca i powiedział: daj mi to, co mi się należy. Tę część majątku, która na mnie będzie przypadała, bo chcę żyć własnym życiem, z daleka od ciebie, od rodzinnego domu, zapatrzony w to, co otrzyma, oczekując tego, co, czym będzie chciał żyć, niezależnie od ojca. Zapewne nie pomyślał nawet, jak bardzo dotknął swoimi słowami, swoim postępowaniem tego, który dał mu życie. Nie liczyła się mi ojcowska miłość. Liczył się tylko egoizm i pragnienie używania z tej części majątku, który jemu przysługiwał zgodnie z prawem. I odszedł. Ojciec mógł tylko widzieć jego plecy i coraz bardziej znikającą sylwetkę. Być może do ojca dochodziły wieści o tym, jak ten młodszy syn sobie poczyna, jak trwoni majątek z nierządnicami, jak wszystko stracił, jak został w swojej godności poniżony i dotknięty w chwili, kiedy nie pozostało mu już nic innego, jak tylko nająć się do pracy, a tą pracą było pasanie świń. Trzeba wiedzieć, że dla Żydów świnia była zwierzęciem nieczystym i każdy, który miał z nią kontakt, sam też wpadał w nieczystość rytualną.
Nie było nic bardziej upokarzającego dla Żyda niż właśnie taka praca. I być może ojciec słyszał, jak bardzo ten ukochany syn się stoczył. A jednak go wypatrywał. A jednak oczekiwał jego powrotu. I gdy wreszcie ujrzał jego sylwetkę zbliżającą się do rodzinnego domu, wybiegł mu na spotkanie. Radość z tego, że wrócił syn, przesłoniła chwilę żalu, chwilę łez, chwilę wstydu z powodu tego, co spotkało jego syna. Radość przesłoniła wszystko. Radość wyrażająca się w tym, że mógł na nowo swoim ojcowskim ramieniem własne dziecko przygarnąć do serca. I właśnie wtedy, w tym momencie radości, że oto utracone dziecko znowu jest w rodzinnym domu, spotyka go kolejny ból. I to ze strony zupełnie nieoczekiwanej. Starszego syna, który dowiedziawszy się o tym, że jest w domu radość, bo wrócił młodszy brat, zaczął czynić wyrzuty swemu ojcu. I w tym momencie wyszło na jaw, że ten starszy syn, będąc ciągle z własnym ojcem, nie potrafił docenić tego, że tak blisko jest. Że każdego dnia może doświadczać miłości ojca. Że każdego dnia może cieszyć się bezpieczeństwem, które ojciec mu zapewniał. Jakby to się nie liczyło. Jakby nie liczyły się także więzy rodzinne, zwłaszcza braterskie, że spowodowane tym, że brat się wreszcie odnalazł i wrócił. Okazało się, że można być bardzo blisko ojca, a jednocześnie bardzo daleko od jego serca. Że można przebywać w tym samym domu, a wcale nie ceni sobie tej właśnie bliskości. A ojciec tłumaczy. A ojciec znowu pochyla się tym razem nad tym starszym swoim synem i mówi, że trzeba się mimo wszystko radować. Bo młodszy syn wrócił. Bo masz na powrót swojego brata we własnym domu. Jest powód do radości. Jest powód do wdzięczności, że tak się ostatecznie stało. Gdy to przeniesiemy, drodzy siostry i bracia, ten obraz przekazany nam przez Pana Jezusa o swoim Ojcu do nas samych, dzisiaj w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, to niewątpliwie musimy sobie postawić pytania, kim jesteśmy wobec Boga, naszego dobrego Ojca. Na ile w nas jest pragnienia, żeby od Niego odejść, żeby wzgardzić Jego miłością, żeby zacząć życie na nowo po swojemu. I kiedy mówię o tym życiu po swojemu, to, drodzy bracia i siostry, musi wracać nam fragment Ewangelii, która mówi o Judaszu, który poszedł własną drogą, o zdrajcy,
o tym, który nie potrafił właściwie docenić swojego wyniesienia, bycia blisko, tak blisko Chrystusa. Kim jestem? Kim jestem wobec Boga Ojca? Młodszym bratem? A może tym starszym? Będąc na zewnątrz blisko Pana Boga, spełniając wszystkie obowiązki spoczywające na ochrzczonym Bożym dziecku, a jednocześnie wcale nie radującym się z tego, że jest się Bożym dzieckiem i mającym pretensje do Ojca, do świata, do innych, że się nie jest właściwie docenionym, znajdującym właściwe uznanie, zwłaszcza ze strony Boga, ale także innych ludzi. Kim jestem? Wobec Boga, który ciągle kocha, który nieustannie wypatruje na powrót swoich dzieci, który ma w sobie tyle cierpliwości, że ciągle na nowo będzie tłumaczył, co znaczy, jak wielka to łaska, jak wielkie wyniesienie być ciągle razem z Nim w promieniowaniu Jego dobroci i Jego miłości. Kim jestem? I Kościół w dzisiejszej liturgii czwartej niedzieli Wielkiego Postu do każdej i każdego z nas, moi drodzy, zwraca się z tym samym apelem, z którym przed wieki zwrócił się do mieszkańców Koryntu święty Paweł Apostoł. W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Uznajcie Jego ojcowską miłość. Miejcie odwagę powrócić do Niego. Nawet jeśli pobudki powrotu nie będą na tyle szlachetne, jakimi powinny być, jeśli będą bardziej wynikające z interesowności niż z żalu, jak to było w przypadku młodszego syna, który wrócił do ojca, bo po prostu stwierdził, że ostatni sługa w domu ojca ma lepiej niż on tam w obcej ziemi, zmuszony do tego, żeby pasał świnie. Wrócić do Ojca, pojednać się z Nim, a znaczy to odzyskać radość Bożego dziecka. Ta radość, która zaistniała w nas, chociaż myśmy tego nie byli świadomi w momencie chrztu, bo właśnie wtedy, jak pisze święty Paweł, staliśmy się nowym stworzeniem. Wtedy wszystko stało się dla nas nowe. I stąd troska nasza, Bożych dzieci, by nie zatracić smaku tej nowości bycia Bożym dzieckiem. By ciągle na nowo modlić się o radość tego, że jesteśmy w domu Ojca, pod promieniowaniem Jego dobroci i miłości i bezpieczeństwa, które On jedynie może nam dać. To wielka łaska radować się z tego, że się jest Bożym dzieckiem. Radować się, dziękować Bogu za to
i nieustannie go wysławiać. Każda Eucharystia, zwłaszcza niedzielna, jest właśnie takim spotkaniem Bożych dzieci, wspólnotą Bożych dzieci, skupionych wokół Chrystusa, z którym razem chcą wysławiać Boga, Ojca nas wszystkich, wysławiać i oddawać Mu najwyższą cześć. Kiedy po 40 latach wędrowania po pustyni synowie Izraela pod wodzą już nie Mojżesza, bo on nie dostąpił łaski przekroczenia Jordanu, ale pod wodzą Jozuego, weszli wreszcie do ziemi obiecanej i złożyli Panu Bogu ofiarę dziękczynną. Usłyszeli to, co otrzymał, to przesłanie, które od Boga otrzymał Jozue. Dziś zrzuciłem wam, z was hańbę egipską. Zrzuciłem z was hańbę bycia niewolnikiem. Dziś obdarzam was prawdziwą wolnością, ziemią obiecaną. To obraz, drodzy siostry i bracia, naszych największych pragnień i naszych największych nadziei, byśmy kiedyś mogli usłyszeć od Boga, naszego dobrego Ojca, kiedy będziemy przekraczać próg wieczności. Dzisiaj kończy się wasza wędrówka. Kończy się czas zmagania o wolność. Dzisiaj jesteście już w domu moim, domu pełnym radości i pokoju na wieczność całą. Amen.